Materiał jest fragmentem książki Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, tom 7, Trzecia Rzesza i Ziemie Polskie do niej wcielone, w opracowaniu Sebastiana Piątkowskiego. Nagranie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Adela Lenemann. Uciekłam z transportu do Auschwitz. Uratowali mnie Polacy. Wacława przyjęła mnie bez wahania, bez względu na niebezpieczeństwo, które groziło jej samej i jej rodzinie. Poświadczenie dla Wacławy Latos od Adeli Lenemann z domu Mamlok. Urodzonej 27 października 1911 roku w Sosnowcu, obecnie zamieszkałej w Bedford. Jestem wdową, obecnie na emeryturze. W czasie wojny przez jakiś czas mieszkałam w Warszawie, w getcie warszawskim, następnie w Sosnowcu, w getcie na Śródoli, a potem w Spital an der Drau, Austria. Wacława Latos pracowała jako majster w fabryce mego ojca w Sosnowcu przy ulicy Piłsudskiego 98. Rozpoczęła tam pracę w wieku 14 lat, zaraz po ukończeniu szkoły i nasza znajomość datuje się od tego właśnie momentu. Kiedy wybuchła wojna i życie Żydów stało się udręką, pomagała mojej rodzinie jak tylko mogła. Z naszej rodziny, z wyjątkiem brata, który przebywał wówczas w Związku Radzieckim, i jednej z sióstr, która zdołała wyjechać do Szwajcarii, tylko mnie udało się przeżyć likwidację getta na Śródoli w sierpniu 1943 roku. Mąż mój wypchnął mnie z transportu zdążającego do Oświęcimia. Jemu samemu nie udało się uciec. Natychmiast po tym pobiegłam w boczną uliczkę, zerwałam żółtą gwiazdę z napisem Żyd i udałam się wprost na ulicę Wiejską do domu Wacławy Latos. Nie znałam nikogo innego, do kogo mogłabym udać się w tej sytuacji. Posiadałam jedynie pierścionek z diamentem i fałszywy dowód osobisty na nazwisko Adeli Cesarz. Wacława przyjęła mnie bez wahania, bez względu na niebezpieczeństwo, które groziło jej samej i jej rodzinie. Ona, jej mąż Józef i syn Janusz, który miał wówczas 12 lat, przechowywali mnie i opiekowali się mną przez okres około 8 miesięcy, a także umożliwili mi opuszczenie Sosnowca. Ich mieszkanie składało się z kuchni, jednego pokoju, który służył i za sypialnię, i za pokój stołowy. Brak było zarówno łazienki, jak i toalety. Bardzo ważne było, aby pobyt mój pozostał w całkowitej tajemnicy. Wówczas często docierały do nas wieści o przypadkach denuncjacji rodzin żydowskich ukrywających się na strychach, w magazynach i tym podobnych. Kiedy przychodzili do Latosów sąsiedzi lub znajomi, ja chowałam się do szafy, która stała w pokoju i w której specjalnie na tę okazję przygotowana była poduszka i syrop na kaszel. Zarówno Wacława, jak i Józef wychodzili codziennie do pracy. Janusz chodził do szkoły. Chłopiec wykazywał duże zrozumienie sytuacji i odpowiedzialność, a także przytomność umysłu. Zawsze wiedział, jak należy się zachować, aby nie dać nikomu okazji do podejrzeń, że ja ukrywam się w mieszkaniu. Kiedy tylko ktoś zapukał do drzwi, Janusz przytrzymywał go przy wejściu, aby mi dać czas na ukrycie się. W miarę dowiadywania się o coraz to nowych przypadkach odnajdywania i deportowania ukrywających się Żydów, zdecydowaliśmy, że bezpieczniej będzie, jeśli wyjadę na okres kilku tygodni. Wacława i Józef zawieźli mnie do wioski na Śląsku koło Jeleśni i pomogli mi znaleźć pokój w domu pewnej wiejskiej rodziny. Odwiedzali mnie co tydzień i przywozili żywność, której nie byłam w stanie nabyć sama, nie posiadając kartek żywnościowych. Przebywałam tam do grudnia. Kiedy wróciłam na ulicę Wiejską, sytuacja była w miarę spokojna. W ciągu następnych kilku miesięcy nie wydarzyło się nic nowego. Latosowie pomagali także mojej kuzynce, Steli Kipman. Ukrywała się ona w innej części miasta. Józef robił jej zakupy. Pewnego dnia 1944 roku Józef zastał drzwi do jej kryjówki zamknięte i zaryglowane. Mogło to oznaczać, że Stella została zabrana. Policja mogła śledzić Józefa i w ten sposób z łatwością trafić na mój ślad. W związku z tym postanowiłam natychmiast opuścić ich mieszkanie.
Następne 3 tygodnie spędziłam częściowo w domu znajomej Latosów, a częściowo w pewnej niemieckiej rodzinie, która ukrywała także żydowską dziewczynę. W międzyczasie Józef czynił starania o umożliwienie mi wyjazdu do Austrii. Miałam możliwość uzyskania pracy w szkółce ogrodniczej w Karyntii. Józef nawiązał kontakt ze znajomym urzędnikiem z niemieckiego biura pracy, Arbeitsamt, który zgodził się wydać zaświadczenie dla Adeli Cesarz, jakoby powracała ona do swojego miejsca pracy w Spital an der Drau. Wkrótce podążałam już do Austrii. Z Latosami zobaczyłam się dopiero po wojnie. Ze sprzedaży pierścionka z diamentem miałam dosyć pieniędzy, aby pokryć koszty utrzymania i inne wydatki związane z moim pobytem u Latosów. Oprócz tego żadnych innych pieniędzy ode mnie nie otrzymali. Józef Latos zmarł około 12 lat temu. Janusz Latos mieszka w Katowicach razem ze swoją matką. Stella Kipman przeżyła i mieszka teraz w Montrealu, w Kanadzie. Zeznanie Andrzeja Lissaka, syna Zofii z domu Mamlok. Latem 1942 roku moi rodzice i ja przetrzymywani byliśmy przez Niemców w obozie we Freistadt. Miałem wówczas 8 lat. Obóz był otoczony drutem kolczastym z wieżami obserwacyjnymi, w których dniem i nocą przebywali uzbrojeni strażnicy. Widziałem małego, uciekającego chłopca, który został zastrzelony w trakcie przechodzenia przez ogrodzenie. W obozie brakowało jedzenia i dzienna racja składała się z kromki chleba i kawy rano i jednego posiłku z gotowanych warzyw. Będący na takiej diecie dorośli całymi dniami pracowali przy układaniu podkładów kolejowych. Pamiętam wyraźnie, jak pewnego dnia zobaczyłem panią Latos idącą przez otwarte pole. Zbliżała się do ogrodzenia, za którym stałem, następnie podała mi paczkę żywnościową. Strażnicy widzieli ją, ale pozwolili jej spokojnie odejść. Trudno opisać, co wtedy czuliśmy. Otrzymana żywność była wspaniała. Andrew Lissak. Materiał był fragmentem książki Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 7. Trzecia Rzesza i ziemie polskie do niej wcielone w opracowaniu Sebastiana Piątkowskiego. Nagranie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.